Węża robił szkice akwarelami na pewno. Z chłopymi pastelami, różne grafiki i mieszał techniki bardzo. Tak. Ostatnio lubi się na wystawie z Poznania w Muzeum Nagrodzkiej. To chyba był portret chłopa. Fajny był. Ja myślę, że na pewno jest to malarz, którego każdy człowiek powinien znać. Tym bardziej człowiek, który się zajmuje plastyką, malarstwem. Portret Żerowskiego z synkiem. A mi się podobało to takie w tym lesie. Kolejne, jak to się nazywało. To był chyba linoryt kolorowy. Dobrze pamiętam, jakieś 2 lata temu wybraliśmy się z klasą na wystawę w ogóle Leona Wyczółkowskiego do galerii. I rzeczywiście, jeśli chodzi o malowanie pastelami, dużo to dało. Na pewno nie tylko mnie. Ja myślę, że jest to tak wielki malarz, że powinien być inspiracją dla wszystkich, szczególnie początkujących adeptów sztuki, chociażby z tego powodu, że jest to wspaniały warsztatowiec, mistrz nastroju, bardzo wszechstronny i malarz, i grafik, i rysownik, czyli artysta poruszający się w obrębie bardzo wielu dziedzin sztuki, tak jak powiedziałam, wszechstronny i wszechstronnie wykształcony i bardzo zdolny. Impresjonista, miał różne okresy w sztuce, sztuka XIX wieku i zostawił większość swoich zbiorów w Bydgoszczy. To patron naszej szkoły, no ewidentnie muszę pomyśleć o miejscu, w którym praktycznie codziennie. Skojarzenia moje są raczej w obrębie natury, którą on wspaniale przedstawiał. Dla mnie Wyczółkowski to jest las, to są pola, to jest słońce, to są przepiękne kolory Ukrainy, to są knieje, bory, czyli właściwie ogólnie można powiedzieć natura.